piekło to plac zabaw. Walczymy o splendor, upokarzając się wzajemnie i znęcając się nad potępionymi. Jestem nieśmiertelnym wampirem, wschodzącą gwiazdą internetu. Wy dajecie wyzwania, ja robię robotę. Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to. Fame się musi zgadzać. Jeszcze jestem za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię i przeprowadzimy się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec, nie to shop. Jak chcecie zostać popularnym tyranem, to lepiej miejcie chowańca. Nie ma chowańca, nie ma lajków, nie ma lajków, nie ma splendoru. A to moja ukochana Famela. Jestem popularną piosenkarką. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc zagra jakaś Gruzja. Nienawidzę szarpidrutów, a Orlok Beboka, więc rozgonimy towarzystwo. Dwie parówy w jednej bule. Nawet spoko ta Gruzja. Dobra, spierdalamy stąd. Do windy. Kurwa, nie działa. Dziadostwo, już po nas. Na litość boską, trzeba mocniej po prostu. Jestem poważnym kapłanem, nie jakimś klerykiem z ambicjami. Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanizmu. Dziwnym zrządzeniem losu cały budżet przejebałem w kasynie. Na szczęście natknąłem się genialnym pomysłem. Proboszcz Torpedo sprzedał nam figurki, co się od nich robią opętania. A teraz mówi, że dokona egzorcyzmów. Za pieniądze! Niech chuja! Już wolę być opętany! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu? Zabiłem brata! Z mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród.
Rzuciłem alkohol. Przestańcie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Torpedo, chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Za chwilę proboszcz przeprowadzi egzorcyzm na wirkołaku. Ej, ty spoiler! Zamknij ryj! Nazywamy go spoiler, bo czasami dostaje objawień i wszystkich wkurwia. Kto by chciał znać przyszłość? Opętania to tylko dyrdy małe Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów. Umacniają nas w wierze, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. Nie chcę żadnego demona! Chcę grzeszyć po swojemu! To jak kogoś opęta, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo. No, ale wiecie, to moja praca. Jaka cipa! Proszę księdza, to co ksiądz robi, to jest haracz. No weź, jaki haracz? No haracz. No trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haraczach, że nie wolno. Albo coś. Nie, Jezu, ręce opadają. Proboszczu niebieski, zanim zaczniesz eksorcyzmować ludzi, wykaż się na wilkołaku. Jakim wilkołaku? No tym, o... To wampir Orlok! To naprawdę on! O chuju złoty! Spoiler! Znowu się jebłeś z przepowiednią! Kurwa, jesteśmy na wolności. Nie, dobrze. W piekle zostawiliśmy nie to szopa, hajse za beboka i mój fame. Chociaż tutejsi szataniści też nas kojarzą. Jakiś proboszcz chce przeprowadzić na mnie egzorcyzm. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na dożynkach. O, zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie teraz. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. No? Obojętnie. Hungala bungala, zapiecze w dupala, zębata galareto. Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? No to poczekaj. W imię ojca, elemele, obróć tabelę, Orlok na czele. Zepsuł mi rękawiczkę. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Straciłem wampirze supermoce. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Do kościoła! Wampirze, rozkazuję ci, idź do kościoła. Jeśli chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. Wej zajdź, nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. Jestem wampirem. Nie będę chodził po kościołach. Oddawaj supermoce i wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Korba torba rike fajke, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje 3 życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy popamiętacie. I co, zatkało bluku rakao? Orlok? Hej, słychać mnie? To ja proboszcz Torpedo, twój szef. To ma być kościół. Wygląda jak melina. Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś w pokera. Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. Wampir będzie strugał krzyże. Jajca jak perety. Zamknęli mnie w kościele. Boki zrywać.
Muszę przyznać, że proboszcz umie w hokus pokus. Tak mnie zaczarował, że chodzę po świętym miejscu i gówno mi jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie! Wyobraźcie sobie sytuację, że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie na powierzchni Polski. Chcecie wrócić do domu i nakarmić nietoszopa. Co robicie? Bo ja siedzę na ołtarzu i strugam krzyże. Kurwa, jest w pytę. Pięknie ci poszło, brawo. A ty skąd wiesz? Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Machamy ci.
Dawaj drugie życzenie. Szybko. Ty, a co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko zła. Wampirze, natychmiast zniszcz te totemy. Przekazuję ci moją niebieską moc. Przy okazji odpobracaj krzyże. Nie podoba mi się to. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło. Dzięki Bogu. Krzyże wstawione i odobrócone, a totemy zniszczone. Jesteśmy kwita. Nie no, totemy i odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. Nie wkurwiaj mnie nawet. Chłopie, ja ci tu nabijam splendor. Splendor? Orlok! 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 Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółkach. Cały świat chce to zobaczyć. Ale akcja. Torpedo znęca się nad demonem. Zarobimy miliardy. Miliardy! Kup 3, dostawa gratis! Dostawa? Przecież sprzedajesz na miejscu. Kup 4, dostawa gratis! Ach, no dobra. Umiesz się targować. Zawsze miałem łeb do interesów. Chłop ogarnia mi bajzel w kościele za friko, a to nie wszystko, na co mnie stać. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o... Co? Nie, ależ jasne. Nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi wam to powie. Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Mam włożyć sutannę, zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową. Ja, wampir Orlok, tyran piekielny, pogromca barona!
strój księdza to dopiero wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Orlok! Orlok! Coś je nie richtig. Woli bawić się w księdza zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Pomogę ci, skarbie. Dziękuję. Diabolina? Ty tutaj? Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj, wiesz jak możemy się stąd wydostać? Jestem wam to winna. Ogarnę transport. A da się zrobić tak, żeby nie wiedział, że to ty ogarniesz? Moja ex, gdy została gwiazdą internetu, uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Nagły wzrost jej popularności zbiegł się w czasie z nagłym spadkiem popularności Orloka, bo spuściła mu srogi w pierdol. Wamela, tu też mnie chyba lubią. To wyzysk! Oni zarabiają na twojej naiwności! Przestań się kompromitować, ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoshopa. Nie wrócę do piekła bez klątwy. Przecież masz supermoce. Zostałeś dżinem złotą rybką. Może też się do czegoś przydaj i ogarnij transport. Jesteś taka popularna, na pewno masz kontakty. Atakuje nasze wojsko! Szczepionkę! Bierz szczepionkę! Bierz szczepionkę! Porachuję cię po oczach! Bierz szczepionkę! Zniszcz cię po oczach! Bierz szczepionkę! Bierz szczepionkę! Cię po oczach! Zniszczę ci wszystko! Dobrze ci tak! Coś ty za jeden! Po gówno mnie atakujesz! To zasadzka! Miałem czekać na księdza! Prawie mi się udało! Było blisko! Nie jestem księdzem! To tylko jasełka! Szukam gitary! Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy! Musiałem ją rozdupcyć! Gdy umrę, przeszukaj moje zwłoki! Ble! W kieszeni szatanisty znalazłem black metal! Z tym to się można zabawić! Dzięki Bogu! Koniec przedstawienia! Oddawaj klątwę! Nie tak się umawialiśmy! Gdzie piosenka? Motłoch czeka. Zamknąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech, dobra, zatańcz krakowiaka i daję ci spokój. Nie umiem tańczyć. Jak nie masz pomysłu, to po prostu mnie wypuść. Nie, no przecież nie może się zmarnować życzenie. To zrób przewrót w przód. Zabrałeś mi supermoce. Jeżu, no to nie wiem. Posprzątaj kościół.
Ten wampir troszczy się o kościół bardziej niż torpedo. Przebieraniec zrobił więcej w jeden dzień niż proboszcz przez rok. Chyba zacznę chodzić do kościoła. Najwyższy czas się nawrócić. To powinien być nasz proboszcz. Proszę o ciszę, co to za herezje? Chyba zapomnieliście, na czym polega prawdziwe powołanie. Chrześcijanizm to nie tylko procesje, chrzciny i czyste ławki w kościele. Chrześcijanizm to wojna. Wojna z szatanizmem. Kto inny ma na tyle wiary, by korzystać z boskich broni? Torpedo, podobno jakiś tłusty niebieski pluszak, ukradł mój schemat pięściostrzelby. Nie przebiegał może tędy? Orlok, podobno jakiś przystojny, szmaragdowy twardziel pożyczył schemat. Gdybyś miał niemożliwą do pohamowania ochotę go skopiować, to proszę, pohamuj się, broń Boże. Czerwony schemat. Gdy wrócę do piekła z taką bronią, internet zapłonie.
trzeba żyć. Ratuj mnie. Co? Porobiło się. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na ratowanie. Ech. Diabolina pojawiła się nieoczekiwanie. Diabolina? Tak. Właśnie Diabolina. Od tygodni żyliśmy w pokoju i dostatku, ale oczywiście musiała się zjawić i rozgonić imprezę. Namieszała ludziom w głowach, zerwała pakt o nieagresji i wypowiedziała wojnę. Ty i ja jesteśmy po tej samej stronie. Tego w środku trzeba się pozbyć jak najszybciej. Pani, ale on dopiero co zabił barona. Właśnie dlatego. Zwerbuj naszych ludzi. Można ich zbajerować tekstami o Jezusie i rusz mi na odsiecz. Sorry, muszę kończyć. Papież dzwoni. Torpedo zaatakował naszego człowieka i ukradł schematy. To oznacza koniec pokoju.